Teraz powinno być dobrze, dzięki, bo oczywiście OBS jak zwykle musiał zrobić sobie jakąś aktualizację, albo ja coś zrobiłem, nie wiem. I czemu wiadomości są od góry? To mi się nie podoba, nie chcę wiadomości od góry. Zaraz to zmienimy, chwila, moment. Klik, klik, klik. Pup. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Teraz powinno być chyba OK. Powinny wiadomości zacząć pojawiać się od dołu. Nie, pojawiają się nadal od góry, więc wyłączymy. I włączymy jeszcze raz. Nie, zobaczymy. No nawet jeśli się nie załaduje poprawnie, to... to nie wiem, to będzie tak. Oczywiście, słuchajcie, sprawdziłem i faktycznie to, co mówią chłopaki, Twitch jest dużo lepszy, jeśli chodzi o jakość, więc jeśli tylko macie możliwość, możecie, wbijajcie na Twitcha, bo to, co robi YouTube z kompresją plików, to jest jakaś masakra. Wygląda to po prostu strasznie. Ja co prawda widzę wasze ksywki trochę słabiej, ale sądzę, że jak mogę sobie przesunąć ekran trochę i będzie gicio. A nie, mogę zmniejszyć, zwiększyć jeszcze trochę. Cześć, cześć w ogóle wszystkim, cześć, cześć. O, mogę sobie tak zrobić. Trochę lepiej widzę, dobrze, może być. Siemano, widać całość czatu, tak jest. No, więc zapraszam was naprawdę na Twitcha. Zobaczcie sobie, wejdźcie raz, spróbujcie, zobaczcie, jak to wygląda. Bo moim zdaniem, no jest lepiej. Jest po prostu lepiej. Po prostu jest lepiej. Co ja mogę powiedzieć? Jest lepiej. O, jaka dobra herbatka. Jaka dobra herbatka. Szkolecie, torebkę sobie wyciągnę. Damy jeszcze chwilę spóźnialskim na przybycie. O, i my na samym Twitch czacie widzimy czat YouTube. Tak, włączyłem takiego bota, który będzie wysyłał wiadomości w tej weftę, więc jeżeli siedzicie na YouTubie, to będziecie widzieli czat YouTube'a, Twitcha, jeżeli siedzicie na Twitchu, będziecie widzieli czat odwrotnie, więc możecie między sobą rozmawiać, więc... Także wiecie, jak ktoś mówi, że bo ja chcę prowadzić streamy, ale mnie nie stać na te wszystkie rzeczy, to jest za darmo. Więc fakt, że mam ograniczenia, jeśli chodzi o kolorystykę, to jest jakaś kolorystyka Black Ops 4 czy coś w tym stylu, ale trochę się dostosowało i wygląda fajnie. Natomiast co za różnica, nie? No, więc tak, dajcie mi sekundkę jeszcze tylko. Tutaj już sobie ogarniam. Jedyna rzecz to chyba na Twitchu jest też mniejszy lag tego, co się dzieje. No i tak, dobra, słuchajcie, mamy naszego... Gdzie tu jest ludek? Nie ta kamera, ta kamera. Mamy naszego kolonela, którego będziemy dzisiaj dalej maltretować. O, tutaj ziutka mamy. Na razie nasz czarnoskóry kapitan, porucznik, przepraszam. Nie porucznik, kolonel to jest co? Co to jest kolonel? Bo w sumie mi się tak... Kolonel. Nie porucznik to jest. No w każdym razie on ma zrobioną skórę, podkład do skóry i będziemy dalej sobie cisnąć jego kolorystykę do rozjaśniania. Tak jak mówię, Morfang Brownem i Katashan Flashem zrobimy skórę. Tak. 9. edycja. Chcecie pogadać o 9. edycji? No powiem tak, ja mam na chwilę obecną tylko jedno zastrzeżenie do 9. edycji, a mianowicie po prostu logo mi się nie podoba. Już pomijam technicznie, że logo jest źle zrobione, ale pułkownik, o właśnie. Natomiast
Jest to logo zrobione tak trochę pokracznie, tam mi się ta literka R wystaje i tak dalej, ale po prostu stylistyka tego mi się nie podoba, natomiast rozumiem ich decyzję. Jest to logo, które jest zrobione w bardziej w taką nowoczesną modłę. Tak jak ludzie mówią, wygląda to logo bardziej jak do gry, ruskiej gry mobilnej. I to się trzeba zgodzić z tym trochę. Natomiast ogólnie jest ok. Zmiany, które sugerują, które chcą wprowadzić, są dobrymi zmianami, moim zdaniem. Na tyle, na ile zdążyliśmy je poznać. Zmiany, o których mówię, to na przykład to, że pojazdy mogą strzelać w close combatie. To jest na pewno bardzo dobra decyzja, ponieważ w tym momencie można było naprawdę zbogować duży pojazd jakąś wielką jednostką mięsa armatniego albo dwoma. I kilkaset punktów, które wydaliście na swój pojazd, po prostu lecą, nie? Tak, wiem, widziałem, Mateusz, że są dwa różne i to tak się mieszają po prostu te logotypy. No nieważne, no, cokolwiek. I ogólnie na razie zmiany są na plus dla mnie. Ja nie widzę problemu z tymi zmianami po prostu. Dla mnie jest ok. Z chęcią zobaczę, jak to będzie wyglądać, z chęcią zobaczę, jak to będzie... Jak poznamy więcej informacji, tak? Na razie nie wiemy nic tak naprawdę. Wiemy tylko tyle, że jest nowa edycja, że tu będzie zmiana, tu będzie zmiana. Jeszcze tak nawet żeśmy siedzieli na Discordzie, jak było to ogłoszenie z paroma tutaj chłopakami i żeśmy się zastanawiali, jak oni rozwiążą kwestię tego, że pojazdy faktycznie będą bardziej skuteczne przeciwko hordom. I pomyśleliśmy, że mogliby robić to w ten sposób, że na przykład teraz, jeżeli pojazd strzela w duży oddział, w jakikolwiek oddział, to niezależnie od wielkości tego oddziału ma D6 razy będzie strzelał na przykład. Ma D6 hitów przeciwko temu oddziałowi. I niezależnie jak duży jest ten oddział, czy ten oddział jest jeden koleś, czy jest 30 kolesi, zawsze strzela D6. No i tak na logikę, nawet jakby tak próbować zastosować jakąkolwiek logikę, no to faktycznie jak strzelasz w tłum, no to jest łatwiej coś trafić, więc moim zdaniem, żeby nie wprowadzać templatek, czyli nie wprowadzać tych placków, które już kiedyś były, to najprostszym rozwiązaniem będzie wprowadzić za każdą dychę kolesi dostajesz D6. Czyli jak mamy 30 boysów, to rzucasz 3D6, więc możesz 18 nagle wybić. I to moim zdaniem będzie dobre rozwiązanie. Tak, wiem, jest poprawione, jest ok. No tak, można czytać na Twitchu i z YouTube'a, tak. Nie wiem teraz, w którą stronę się napisy te pojawiają, się nie mieszają godziny jakoś, no nieważne. Ok, lecimy. Ja biorę się za malowanie skóry i będziemy sobie dubać tą skórkę tutaj. Nie chcę robić jakoś super dużo detali na sam początek z tej skóry, ponieważ jestem paproch i często podejrzewam, że mogę zapaćkać ją później. Ale troszeczkę ją wyciągniemy Morphang Brownem, czy nie, Katashan Flashem jeszcze ją pojedziemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeszcze drugą warstwą po prostu zrobię tej skóry. Także słuchajcie, dzisiaj niestety, może dzisiaj się włączę ilość widzów, bo nie widzę ilu was dzisiaj jest. Aczkolwiek licznik widzów mam i tak tylko z YouTube'a chyba. Zero. Bo jest nie spięty chyba z tym streamem. Nie wydaje mi się, żeby tak było. Nie byłoby to fair, gdyby była nagle 10. Ja bym biegał 9 chłopakami wtedy. I co mi zrobisz? I rzucaj sobie D6. Nie. Moim zdaniem to... wszystko mogą wymyśleć, nie? Ale wydaje mi się, że to nie jest takie... nie zwiększa tej randomizacji... Znaczy nie utrzymuje tej randomizacji i nie zwiększa szans na uderzenie przeciwnika. To po prostu... Znaczy zwiększa, ale na stałe. Więc wtedy wszyscy by się obawiali dużych jednostek, dużych blobów i by uciekali tymi blobami. Więc to moim zdaniem to nie będzie dobre... To nie byłoby dobre rozwiązanie. Siema Marcin Wichowski. Siema Marcinie. Jak wam się podobał dzisiejszy materiał o malowaniu odważniej? Mam nadzieję, że forma taka jest przystępna i spodoba się wam takie coś. Czy będę robił filmiki z 9 edycji, tak jak robiłem z 8 3 lata temu? Wiesz co?
Nie jaram się aż tak bardzo, ale jest szansa na to, że to zrobię. Zobaczę, ile będę miał czasu, wiesz? Naprawdę wszystko zależy tutaj od czasu. Wtedy, 3 lata temu, miałem trochę inne stanowisko w pracy, miałem trochę więcej luzu. No, nie byłem też sam, więc miałem więcej rąk do pomocy w domu. Teraz może być inaczej, ale zobaczymy. Kto wie? Trochę jakoś rozbujałem sobie to zaangażowanie, więc jeśli tylko podtrzymam to tempo, z którym teraz coś, no cokolwiek robię. Siemek stero. No to cieszę się, że się podobało. Przynajmniej niektórym z was. Fajnie. Takie coś innego stwierdziłem, że zrobimy. A że napisałem sobie o tym artykuł na swojego bloga, to no, mango lepsze. Krasus zrobił przeróbkę niezłą. Tak mnie wkleić. Ordynarnie. Dobra, rzucimy się na pancerz. I zaczniemy działać z pancerzem. Chyba muszę i zaraz uciszyć swoje jedno dziecko, bo coś... Czekaj, wiecie co, ja przesunę paletę, bo się balans bieli się zaburza. I nic nie widać. Także... Takie buty. No na razie mało wiemy. Na razie mało wiemy. Siema Birbar. Pod Makarim. No słuchaj, jest film pod Makarim. Jest film. Wrzuciłem klipa z Twitcha właśnie. Jak wejdziesz sobie w Clips na moim twitchowym profilu, to tam znajdziesz filmik, którym szukam. Specjalnie wyciąłem, mnie to tak rozbawiło. Taką z siebie gapę zrobiłem w piątek. No tak, przedwczoraj. Że po prostu nie mogłem z tego wytrzymać, naprawdę. Ale było zabawnie, hej. O to chodzi. Przynajmniej, żebyśmy się wszyscy śmiali. Nie tylko wy. Też się pośmiałem z tego. A teraz się trochę zamykam, bo jednak detali na tym modelu jest od cholery. No i malutki gościu jest. W porównaniu do malowania Gazgula, którego ostatnio się skończyłem, no to tutaj mamy zupełnie inną skalę modelu. Jeden nieostrożny ruch i... Ten ludek to ten, co psujesz na eBay. Dokładnie. Psuję. Pujaj się, Mateusz. Tak, będę go psuł na eBay i będę go psuł na aukcję. A później kasę z tej sprzedanej figurki będziemy zamieniać na figurki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Stagraf tam coś dorzuca. Jeśli wy macie ochotę pomóc nam w tej akcji, to zapraszam. Ludzi, którzy ładnie malują fiksy, chcemy zrobić jakiś duży zestaw startowy. Nawet padła sugestia, hej, może jeśli wyjdzie do tego czasu, a pewnie wyjdzie, to może zestaw startowy do 9 edycji. I tak pomyślałem, że kurde, czemu nie? Znaleźć osoby, które fajnie malują i skleić to wszystko kilku, wiecie, no niech Łódź akcjami charytatywnymi stoi. Może to zmobilizuje inne ośrodki hobbystyczne do tego, żeby robić to samo. Siema Gonzo. Siema Maćku Pawłowski. Dzięki wielkie za gratki. Także jeżeli Mateusz miałbyś ochotę coś pomalować charytatywnie, domyślam się, jaka może być odpowiedź, ale może jednak znalazłbyś tam trochę czasu, żeby, wiesz, skrobnąć coś, to daj mi znać na privie, to się dogadamy i wymyślimy coś. Ja tam pewno będę znowu robił jakieś tereny, bo w porównaniu do niektórych osób, które malowały ostatnim razem do tych na tą akcję, no to moje malowanie się nie umywa. Natomiast jakieś podstawki mogę porobić właśnie, jak się nazywa, tereny, żeby dopełnić ten zestaw i może, wiecie, przebijemy jakiś próg kilku tysięcy złotych. No i na pewno będę starał się to bardziej rozreklamować, bo wtedy reklamowaliśmy tylko w naszym środowisku, a może gdzieś by wrzucić, no nie wiem,
Może jakieś swoje kontakty poruszę i się gdzieś do Urzędu Miasta Łodzi wrzuci, żeby gdzieś tam coś, nie wiem, trzeba spróbować, trzeba myśleć o ambitnie. Może jakiś łódzki dom kultury byśmy wrzucili. Takie pomysły różne mam. Bajki i sprzedaż. Bajki, co? Bajki i sprzedaż. Nie rozumiem bajki i sprzedaż. Aha, tutaj. 1200 mi się wydaje, że poszedł First Strike. W zeszłym roku 1200 zł żeśmy zarobili. Dużo mniej żeśmy wydali na te figurki, tym bardziej, że no były sponsorowane przez jednego z moich widzów, także jeszcze raz dziękuję. On wie, kim jest. Jak się nazywa? I ładnie to poszło. 1200 zł to jest taka ładna cena. Czemu ostrości mi dzisiaj nie łapie? No co jest? Także tak. Zobaczymy, ile ten ziomek będzie w stanie zebrać kasiory na eBayu. Wiadomo, że będzie szedł na zachód, więc może będą bardziej skorzy do płacenia hajsu. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzeba coś robić. No. Trochę w sumie szkoda, że kwarantanna nie będzie działała. Nie będzie działała. Nie będzie do świąt, bo wtedy mielibyśmy wszyscy więcej czasu na to. Dzięki, Michale. W sumie to muszę jeszcze ogarnąć ten. Jak się nazywa? Notyfikacje z Twitcha. Bo tego nie mam. Muszę zobaczyć to na tej stronce. Czy ma czarne buty? Ma czarne buty. Nie wiem, jak mu zrobię. Bułkę muszę mu odkleić. Zakleiłem mu, słuchajcie, miejsce, w którym będzie miał przyklejony plecaczek. Zakleję mu bułeczką. Żeby był czysty plastik, bo wtedy się lepiej się przykleja klej. Lepiej się maśli masło. Wiecie, o co chodzi. Coś mi dzisiaj ta farba. O, ile pomaluję monokronów. Mateusz, jak widzimy z pandemii, to jakiegoś hero mógłbym machnąć. Teraz to czasu mało. No bo to wiesz, to jest kwestia taka, że nikt nie oczekuje, przynajmniej w twoim przypadku, żebyś pomalował go tak, wiesz, na swoje 100%, nie? Sądzę, że jak tego pomalujesz tak do takiego tabletop standardu, też poza tym nie możesz, ale nie będziemy chcieli, żebyś na przykład dowalił model tych Heroesa, który jest, wiesz, w ogóle wow, wiesz, na poziomie display, a nasze modele, które będą takie, no, trochę niżej, aczkolwiek Lorna to zrobił niezłą robotę i Blacki. Sądzę, że do twoich prac niektórych naprawdę im nadal brakuje, natomiast to była dobra, wiesz, fachowa robota, nie? Chciałbym też, no bo też nie chciałbym zarzucić tego na 2-3 osoby, bo to, jeśli byśmy mieli robić taki duży zestaw, no to jest jednak trochę modeli, nie? Ja wiem, że nekrony można pomalować w weekend, ale no chciałbym to zrobić dobrze. Zobaczymy. Im więcej ludzi się w to zaangażuje, tym fajniej, bo to... wiecie co, mnie to trochę zainspirowała akcja, która jest w Stanach. Tam jest Toys for Tots, czy jakoś tak? Akcja, która jest od wieków po prostu. No tam kilkunastu lat ja znam tą, wiem, że tam jest taka akcja. I tam właśnie kolesie, tylko że oni robią trochę inaczej. Oni zbierają figurki po ludziach i sprzedają je między sobą. A kasę, którą z tego uzbierają, właśnie przekazują na po prostu, czyli oni przekazują już hajs na dom dziecka. Tutaj u nas Allegro to załatwiło tą sprzedaż, natomiast można to zrobić jeszcze tak, że po prostu ja wystawiam, okej, załóżmy, wiecie, mam armię Tau, stwierdzam, dobra, wiecie co, nie potrzebuję tej armii Tau,
Nawet 50% z tej armii Tau oddaję na cel charytatywny, który razem, na który razem zbieramy. I po prostu sprzedaję armię i osoba, która kupuje ode mnie tą armię, wie doskonale, że 50% z tego hajsu pójdzie na cele charytatywne. Co jest? Czemu ścisz muzę? Tak? A to może jakiś kawałek jeden się nie za głośno? Już ciszę. Dziwne. Muszę wyrównać dźwięk na tych. Na tej ścieżce. Box w sensie? Box na pewno będzie kosztował 575 zł. To jest 100% jestem pewien tego. 575 zł to jest minimum, jakie on będzie kosztował. Obawiam się, że może kosztować troszkę więcej. Tylko i wyłącznie ze względu na to, że wychodzą z. Mają Brexit, wychodzą z Unii. No i te podatki, to wszystko tam się, wiecie, to się wszystko sumuje gdzieś. I gdzieś na kimś się to musi odbić. A wiadomo, że się nie odbije na nich, tylko odbije się na nas. Więc to nam podniosą ceny, bo ekonomia, nie? No i będziemy sobie musieli. Jak to się mówi, będziemy musieli z tym handlować. Deal with it. A jeśli chodzi jeszcze, wracając do 9 edycji, nie? Tak mi teraz chodzą myśli po głowie, tak żeście mi zagajili ten temat. Bardzo mi się podobały filmiki, które puścili na tej prezentacji. To raz. Bardzo, bardzo fajnie zrobione. Widać, że tam budżet poszedł na te filmiki. No były to filmiki na poziomie trailerów z gierek, nie? Z Dawn of War'ów. Natomiast co mi się nie podobało, to, że zrobili taki straszny hype i to w ogóle, zobaczcie, jaki będzie wielki w ogóle release, wielkie informacje, wielki ten, po prostu informacje, jakich w życiu żeście się nie spodziewali. Dude, wszyscy się spodziewali tak, że będzie 9 edycja prędzej czy później. Po prostu usiedliście i zaczęliście potwierdzać to. Natomiast za mało moim zdaniem pokazali. Moim zdaniem na, że tak powiem, ten okres pandemiczny powinni pokazać dużo więcej, dużo nam zajawić rzeczy. A jeśli nawet nie na tym streamie, to powinni zrobić, hej, w tym tygodniu na Twitchu pokazujemy wszystko, co będzie wychodziło do 9 edycji. I słuchajcie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale oni po prostu mieli w pewnym momencie 75 tysięcy ludzi oglądających ich stream. 75 tysięcy osób. To jest po prostu jakiś absurd. To są Twitch streamerzy, którzy streamują zawodowo. Czasami nie mają tylu na streamie. No fakt, że to było specjalne wydarzenie, ale podejrzewam, że 3/4 osób wyszło... co jest dzisiaj z tą kamerą? 3/4 osób wyszło w sobotę z tego streama mocno zawiedzionych, bo za mało było. Po prostu było za mało informacji. Ja byłem nieusatysfakcjonowany. O. Za mało tego wszystkiego było. Bardzo mi się podobali on Necroni nowi, że robią remodel Necronów. I wiesz co? Tak, i oczywiście, że jest sens czytać zasady 8 edycji, ponieważ nie, na pewno, jeżeli teraz zaczynasz, na pewno nie zgłębisz tych zasad tak, jakbyś chciał, a dwa, że 9 edycja będzie tylko aktualizacją tych zasad, więc nie stracisz dużo. To nie jest tak, że ona będzie zupełnie inaczej. Co to za spamboty? Czemu spamboty? Jakie spamboty widzisz? Przepraszam. Gamingowe fronty? Frontowy? Znaczy się. Nie wiem, jak to wygląda na Twitchu, ale prawdopodobnie widzisz po prostu czat z YouTube'a, wiesz? Tak, ja jestem tak zadowolony z tego, że usunęli te rurki, że po prostu nie wyobrażasz sobie. Ja wiem, że zawsze można było je zamalować, ale teraz one mają jakąś swoją teksturę, nie? Co ja włączyłem? Chciałem Twitcha włączyć. Aha, odinstalowałem Twitcha, żeby nie siedzieć na telefonie. Super, to sobie nie sprawdzę.
Dobra, zielona baza zrobiona. Jeszcze poprawię tutaj w paru miejscach. Tak, tylko nie wiem właśnie jak, w jaki sposób pokazuje. Czy pokazuje kto pisze, czy co. Mam nadzieję, że to jakoś wygląda sensownie. Później sobie na streamie, na zapisie sobie zobaczę. Więc ocenię, czy to jest gra warta świeczki. Natomiast cieszy mnie to, że widzicie swój czat. Znaczy widzicie czat i możecie sobie rozmawiać między sobą dwie grupy ludzi. To jest bardzo fajne. Łączymy platformy, aczkolwiek zapraszam naprawdę na Twitcha, bo Twitch jest dużo lepszą jakość prezentuje. Dzisiaj na przykład jak robiłem do swojego filmiku te... Jak się nazywa? No, te scenki ze streama, jak malowałem, właśnie te modele dwa, o których mówię tam na filmiku, to wyciągnąłem je z YouTube'a i tak później patrzę, to ogląda ten filmik, tak, no nie wygląda to najlepiej. Wszedłem na Twitcha, ściągnąłem z Twitcha i tak, aha, dobra, okej. Czyli już wiemy, jak następnym razem to robimy. Robimy to po prostu z Twitcha wszystko. Nie, motory są super. Mi się motory bardzo podobają. Czy wiesz co? Nie widzisz swoich tekstów? Możliwe, że one są po prostu od razu wrzucane na ten, na internety. Gdzieś to była instrukcja malowania tego typa. Aha, null noil. Castellan Green. Tak, bo pancerze powinienem innym kolorem zrobić, więc poprawimy je. Nie przeszkadza to, że zrobiłem je waflesem, czyli zrobiłem wszystkie szmaty i wszystkie pancerze zrobiłem waflesz. Natomiast jest to kolor ciemniejszy od tego koloru, czyli od Castellan Green. I po prostu pojedziemy nim jeszcze raz wszystkie panele, które tam mamy. Więc. Więc je po prostu odświeżymy. Będą po prostu troszeczkę jaśniejsze, i jak położymy na to łosza, to wtedy będzie widać różnicę między tymi dwoma kolorami, nie? Między dwoma odcieniami zieleni. Tylko coś mi się źle wymieszało. Jezu, słyszę cały czas swoje dziecko, które mówi do siebie w swoim pokoju. I budzi siostra. W ogóle masakra. Moja córa potrafi po prostu budzić się w środku nocy i gadać do siebie i opowiadać sobie historyjki, nie? Siema Dominiku. Witam. Mi szkoda tych zielonych rureczek. Dzięki nim armia była wyraźnie inna. Okej, okay, rozumiem, bo do tej pory żadna armia nie miała nic takiego, że w plastiku na wyprasce było coś innego. Fakt. To dawało im trochę takiej wyjątkowości. Natomiast, nie wiem, znałem wiele ludzi, którzy zaczynali swoją przygodę od Nekronu, bo ktoś im powiedział, że łatwo ich pomalować, co było prawdą. I 90% tych ludzi składało te modele z patyczkami wklejonymi i mówili: o fuck, wklejam patyczki i co teraz? No teraz albo malujesz super delikatnie i ostrożnie, żeby ich nie pomalować, albo psikasz je na czarno i malujesz je na zielono później. No i 90% ludzi po prostu je psikało na zielono. Więc taki, wiesz, wysiłek z kichy po prostu, no. Dla większości ludzi. Okej, większości ludzi, których ja znałem, więc to też nie jest tak, że wszyscy. To też mu uznam jako pancerz. Zrobimy tym delikatne rozjaśnienia. Nie będziemy z tym całości pokrywać, tylko od razu go delikatnie zrobimy taki tak zwany feathering, czyli pojedziemy
w dół do krawędzi, które tam, gdzie mniej więcej powinno padać światło, nie? Brzeszki sobie pojedziemy. Widzicie to? Widzicie to? Mniej więcej. Więc zrobimy tak, że pancerze powinno się pomalować właśnie tym Castellan Green. Więc zrobimy taki mały feathering. Poprawimy ze dwa razy i to się ładnie rozjaśni. Będę teraz malował swoją trzecią armię do AOS-a. Wow, skaweny. Nie, moim zdaniem teraz monolit wygląda dużo lepiej. Pamiętajcie też, że oni muszą dostosować... Zrobili Primarisów, którzy są modelami super nowoczesnymi. Znaczy w sensie figurkami super nowoczesnymi. I one wyglądają jednak dużo lepiej. Inaczej, niezależnie od czy design nam się podoba, czy nie, że czy mają takie buty, czy srakie, czy takie, czy reversi faktycznie mają kroksy założone, czy nie, to są to dużo lepiej zaprojektowane modele. I w tym momencie stary monolit, który był po prostu z kartonu, można było zrobić sobie taki model i nawet w niektórych przypadkach zrobić go lepiej, no brakowało czegoś temu modelowi, więc redesign tego modelu akurat to jest coś naprawdę, to jest strzał w dziesiątkę. A przy okazji robią redesign w większości modeli do Necronów, więc czemu kurczę nie? Sądzę, że jakby zrobili teraz tego nowego gościa, który chodzi jak z Wojny Światów, tam taki potwór, albo te, jak się nazywały w Half-Life'ie, te takie na długich nogach. Manty? Czy jakoś tak? Nie pamiętam teraz, wyleciało mi z głowy. No nieważne. Stridery. Stridery z Half-Life'a 2. Jeżeli by zostawili stary monolit, to on by mocno się odcinał. A, no i faktycznie, legendarny monolit zostanie w Dawn of War Dark Crusades. Tych patyczków nie trzeba sklejać, są na samo zaczask. Ja wiem, że są. Słuchaj, ja to wiem, ty to wiesz. Ale osoba początkująca, która składa pierwsze swoje modele do w ogóle jakiegokolwiek systemu, widzi, nie przewidziała, nikt jej nie powiedział, może, że tego się nie wkleja. Jeżeli widzisz, że 19 elementów wklejasz i nagle 20 nie wklejasz, 21 i 20 i cała reszta wklejasz, jesteś w stanie ominąć ten element i go wkleić po prostu. Więc rozumiem skąd... się brało takie malowanie w ogóle ich, po prostu. Jeszcze raz poprawię na kolenniki. Podoba mi się, że niby gra jest skalowana na małe i duże punkty. No, zobaczymy jakim to wyjdzie, nie? Bo piszą, że właśnie będą skalować grę od 400 punktów, czyli od Combat Patroli, co mnie bardzo cieszy, bo ja strasznie lubiłem ten format, do Apokalipsy. Tylko teraz pytanie, czy Apokalipsa zostanie tym, czym jest? Czy kupiłem sobie box Apokalipsy i nawet w niego nie zagrałem, bo nie zdążyłem zagrać jeszcze. To jest pytanie. Mam nadzieję, że Apokalipsa po prostu będzie jakaś aktualizacja niektórych strategemów. I to wszystko. Że nie zmarnowałem pieniądzów. Bo z lekka bym się wkurzył, nie powiem. Jakby się okazało, że nawet nie zdążyłem w to zagrać. O Jezus, panowie, no ja wiem, że w instrukcji piszą. Ja wiem, że w instrukcji piszą, ale czasami po prostu jak jesteś noobem nowym i jesteś podniecony tym, że sklejasz coś, wow, i zaczyna to wyglądać fajnie, to czasami takich rzeczy nie przeczytasz. Zobaczcie sobie, co się działo z Warcry'em. W Warcry'u była ta platforma, do której były schodki. Sam jestem temu winny, że skleiłem to, bo jedyna różnica jest, że jest jeden malutki znaczek inny. Różnica w całej instrukcji polega na tym, że mikroskopijny centymetr na centymetr jest znaczek, tego nie sklejaj. I wiecie, patrzysz się na model, nie patrzysz się na oznaczenia. Mój błąd, oczywiście, że tak, ale to powinno być czerwona ramka dookoła tego schematu, gdzie pokazuje ci, jak to składać. Do not glue. Nie używaj kleju. Nie przyklejaj. A tutaj po prostu tak, no napisali to, ale to jest tak mało czytelne, że... Wiele ludzi popełniło ten błąd po prostu. System Krucjat to będzie ten system kampanijny i rozwoju twojej postaci, nie? To było chyba w
którymś, nie pamiętam, tak chciałem na książkę spojrzeć, ale jej przestawiłem, w którymś Chapter Approved chyba? Tam była to beta wersja chyba, z tego co pamiętam, że mogłeś zbierać jakieś punkty, twój chapter mógł zbierać jakieś specjalne umiejętności. Nie, wiesz co, nie mówiłem jeszcze o Primarisach, bo wiesz, do tego nie doszliśmy. Cieszy mnie, że mają Chainswordy. Cieszy mnie to bardzo, bo brakowało im tego. Aha, Barry. No oczywiście tak, pamiętajcie, że na Discordzie, wchodźcie na Discorda, na kanał ten VIP-y na stream i tam wrzucajcie swoje VIP-ki. Jak ja tutaj skończę 22:30 coś, wejdziemy tam i będziemy oglądać wasze prace i będziemy sobie dyskutować na temat waszych prac. Od razu uprzedzam, że jeżeli ktoś nie jest gotowy na krytykę, oczywiście konstruktywną krytykę z mojej strony, to niech tej pracy nie wrzuca, bo będę krytykował, jeśli coś mi się nie będzie podobać, ale bardziej w kontekście takim, hej, to jest kiepskie, zrób tak, żeby było lepiej. Natomiast jeśli nie jesteście na to gotowi, wiem po prostu, że niektórzy nie są gotowi na to, to po prostu nie wrzucacie swojej pracy. Proszę, żebyście nie mieli, wiecie, nie wyszli stąd z negatywnymi emocjami i mówiąc, pojechał moją pracę, no. W takim sensie, że jeżeli nie potraficie przyjąć krytyki, wiecie o tym, to nie wrzucajcie tej pracy, proszę. Bo nie chciałbym urazić waszych uczuć i sprawić wam przykrość. Natomiast jeżeli jesteście gotowi na to, żeby ktoś najpierw pojechał wam waszą pracę, tak po wojskowemu, pojechał wam waszą pracę, a później powiedział, co zrobić lepiej, to wrzucajcie. Oczywiście, żeby nie było, niektórzy z was wrzucają takie prace, że mi szczena tutaj opada. Także cieszę się, że nie tylko początkujący mnie oglądają, a też ludzie, którzy naprawdę sporo, naprawdę potrafią malować. No na przykład kolega, który, wyleciała mi teraz twoja ksywka, ale kolega, który wrzucił swojego, co on tam wrzucił? No, ten sióstr bitwy, czerwony pojazd wrzucił ostatnio. Wyleciała mi twoja ksywka z głowy, wybacz. Także to było epickie. Naprawdę. Także tak. Pojechaliśmy naszego czarnego gościa czarnym łoszem. Będzie trzeba wyciągnąć jego skórę jeszcze trochę bardziej, bo żeby nie był po prostu ciastem czekoladowym, tylko żeby był kolesiem, który ma czarną skórę. Byłoby to kiepsko, by to wyglądało. Hirtus, to edycja czekania na Chainswordy. No dokładnie. Barry, jeśli chcesz kupić sobie dobry aparat, a nie wiem, potencjalnie, chcesz wydać troszkę pieniążków, ale nie za dużo, teraz na dobrych promocjach jest na przykład Sony Alpha 5100. To jest troszeczkę model słabszy od tego aparatu. Ma mniej punktów fokusu, natomiast obiektyw i optyka ma taką samą, więc taki sam obraz, jak tutaj widzisz, będziesz mógł osiągnąć robiąc zdjęcia lub te zdjęcia, które ja wrzuciłem. Alternatywnie możesz popatrzeć sobie za Soniaszami. Sony robi teraz tak, że wypuścił nowy soft do aparatów, powodujący to, że można używać i... Sony? Nie, Canon, przepraszam, Canon. Canon wypuścił nowy soft do swoich aparatów, które powodują, że takie właśnie bezlusterkowce można podłączyć pod USB i używać jako kamerę webową do streamowania. Więc nie musisz kupować, jeśli byś chciał streamować, nie musisz kupować Elgato za 600 zł albo Magewella za 1800. Więc spora oszczędność. Wydasz więcej na aparat, ale potencjalnie nie wydasz na dodatkowy osprzęt, jeśli chcesz streamować. Na stronie Canona, na stronie Canona Webcam Update chyba to się nazywa, coś w tym stylu. Lisel, faktycznie, masz rację, Birbar. To był Lisel. Mhm. Ale sobie dobrą herbatę zrobiłem, o matko. Dobra, ten gościu musi poschnąć, więc niech on sobie schnie. Grzejniki mam zimne, więc to mi nie pomoże. W międzyczasie możemy pomalować sobie to. A to jest to właśnie coś, co mu idzie na dupkę. W miejsce buły, którą mu przykleiłem. Nie teraz to ja zbieram na tego boksa Primarisów i Necron. Spokojnie, jeszcze zdążysz sobie na niego uzbierać. Ale wiecie, ja zawsze sugeruję, jeśli potrzebujecie aparat tylko do zdjęcia, nie do streamowania, to po prostu zainwestujcie sobie w dobry telefon. Ja 90% swoich zdjęć robię swoim telefonem i to działa. Tylko trzeba mieć dużo światła.
Już pamiętacie, że niestety ta minimalizacja aparatu gdzieś musi pyknąć coś, nie? No i z reguły pyka matryca. Matryca, która jest mała. A im mniejsza jest matryca, im mniejsze jest to lipko, które przyjmuje światło, tym więcej musi być światła, żeby to dobrze oświetlić. I AI w nowych telefonach potrafi zdziałać cuda, naprawdę, uwierzcie mi. Widziałem, jak działa w różnych Motorolach z włączonym i wyłączonym. Natomiast to jest wszystko sztuczne, dodaje szumu, hałasu i to nie wygląda dobrze. Dobry, wystarczający 9 megapikseli, jak ma telefon, to jest świat, słuchajcie, naprawdę. Naprawdę dobre zdjęcia można robić aparatem 9-megapikselowym. I jak zrobicie właśnie takie zdjęcie, to po prostu musi być dużo, dużo, dużo światła. To, co ja mam tutaj, to jest tak ok, powiedzmy, nie? Wolałbym lepiej. Ostatnio większość fotek, które tak na szybko robię, to przestawiam do swojej lampki. Pokażę wam. Mam tutaj taką lampkę. Ona może oślepić trochę kamerę. Taką lampę mam. Ona ma 5000 lumenów. I jak chcę zrobić zdjęcie takiego VIP-a, to po prostu podkładam tam rękę i drugą ręką cykam zdjęcie. I mam fotkę. Jest to zarąbiście oświetlone. Pip, 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 pip. Pip, pip. Jaką ma tą szmatkę zrobioną? Szmatkę też ma zieloną? Jezu, jakie nudne. No ale on się nie będzie chciał wyróżniać, nie? Więc nie zrobimy mu czerwonej szmatki, jak to by się klasycznie robiło. Weźmiemy ogryn Camo i pojedziemy, nie, Nurgling Greenem pojedziemy. I pojedziemy ją, łosza pojedziemy. Siema, takie głupie pytanie, jak się nazywa ta biała guma albo plastelina? Tak, to jest Blu-Tak, tak jak ci kolega tam napisał któryś. Marcel ci napisał, że to jest Blu-Tak. Możesz to kupić w sklepach firmy Uhu 3M. Szukam paczki, poczekaj. Żebyś wiedział, czego szukać w sklepie. Na papierniczym ogólnie, nie? No. Ja kupuję ten, Uhu Patafix. Hotel Transylwania, specjalna edycja. Kupiłem jakieś parę lat temu i do tej pory mam jeszcze kilka paczek takich. Więc nie musisz używać tego. Jedyne, co jest minus tego, to to, że czasami zostawia tłuste plamy, ale im kupisz lepszą, tym mniej zostawia tych tłustych plam. Jak kupisz jakąś takiego no-name'a, to on na pewno będzie zostawiał masę tłustych śladów, szczególnie na ścianach, bo to jest, używa się do tego, do plastelina plakatowa się na to mówi, w Polsce chyba, czy coś takiego. Spoczko. Orgu miał czerwoną, definitywnie, ale to jest, wiesz, gwardzista, więc... Zrobimy zieloną i... I sądzę, że... Nie wiem, jaki on ma nóż. Nóż ma metaliczny pewnie. Nie, zrobili... Fajnie nóż zrobili. Zrobili nóż metaliczny, ale jest mocno zalany łoszem. Więc tak samo zrobimy. A, okej. Okay. Dobra. Się zdziwiłem na chwilę. Gdzieś tu mam jeszcze power w tego. Plazma pistol muszę pomalować. Właśnie czegoś mi brakowało na tym modelu. Pup. Gluta odczepimy. No właśnie, to jest jedyny tylko problem, że czasami ten glut, jak jest przy kładzeniu podkładu, to zostawia takie ślady, ale to i tak jest od spodu, tego nie będzie widać. Więc po prostu sobie to zamalujemy. Ajajajajajajaj. No pamiętajcie, pół godziny jeszcze do przeglądania VIP-ków. Łukaszu, tłumaczyłem na którymś ostatnich streamów, że nie zapłaciłem zupełnie nic. Tada! Crispin jest po prostu zajebistym kolesiem. Nie, na ostatnim streamie chyba tłumaczyłem, jak zaczynaliśmy tego gościa. Czyli w piątek. Więc odpal sobie 128 godzinę malowania dziennie i tam będziemy, na samym początku będę wyjaśniał, dlaczego maluję go, po co go maluję i co będziemy z nim robić. Dzień dziecka będzie, to będę miał prawie.
A patrząc na ceny teraz, po ile oni chodzą, to... No ja za niego 200 bym nawet nie dał. Fajny model jest, ale nie aż tak fajny. A ludzie go po 600 zł wystawiają i są jacyś, którzy je kupują. No cóż. Niektórzy mają za dużo pieniędzy. Nie, no spoko, rozumiem. Dlatego masz zapisy na wideo na YouTubie, więc możesz sobie spokojnie obejrzeć, nie? Więc do działa, kurde. Co tu jeszcze robisz? ta herbata jeszcze. Jezus, Ralf, przeczytałem, Klos czytał The Beast Rises. Ja mówię, co Klos, w sensie, wiesz, z Grubera i tak dalej, bo do naszego hobby. Ale dopatrzyłem się, że muszę tą czcionkę zwiększyć, bo dopatrzyłem się, że pytasz się, ktoś czytał, nie Klos. Jezus. Peseloza, nie? Beast Rises. Ja czytałem chyba fragment, jakiś wycinek gdzieś był, jakimś promo. Noszę się z zamiarem zakupienia całej serii, jak wyjdzie w jakimś omnibusie. Ale nie, jeszcze nie czytałem. Próbowałem chyba słuchać audiobooka, ale coś mi nie pykło chyba. Czy wiesz co, z tego co pamiętam, czytanie tego fragmentu, no to wiesz, zawsze jako fragment dadzą ci coś fajnego, nie? I pamiętam, że mi się podobało na tyle, że stwierdziłem, że chciałbym posłuchać więcej. Natomiast co to było kilka lat temu, więc co to było, o co chodziło w tym wycinku, nie pytaj. O, i za rzadka farba. Nie. To będzie trochę jaśniejsze. Ale się zapaprało śmiesznie. Wygląda okrutnie teraz. Za rzadką farbę wziąłem. I wygląda strasznie po prostu. Strasznie. Zaraz damy pod suszareczkę, wyschnie. I będzie piknie. Wiesz co, nie wiem. Nie widziałem jeszcze więc zbyt dużo informacji. Wiesz co, kurde, ty masz tą ksywkę taką. Fig. Wejdź na bloga Łódzkie Manufaktorum, blogspot.com czy blogspot.pl, nie pamiętam teraz. Szwagier z naszego podcastu maluje sobie Warcry'a po prostu. Kupuje sobie bandy, maluje je, konwertuje. Tak, opłaca się. Są bardzo, bardzo ładne modele. Nawet jeśli nie grasz, nie masz zamiaru grać w Warcry'a, to dużo ludzi kupuje je, żeby grać w RPG na przykład. I mają wtedy, wiesz, jakąś ekipę dzikusów na przykład do RPG'a albo coś takiego. Zależy rzeczywiście jeszcze, jaki system grają, ale no, słyszę cały czas, że ktoś kupuje to po to, żeby mieć postacie do RPG-ów. I sobie konwertują po prostu z tych rzeczy, które przychodzą w pudełkach. O, nalot. Ochotnicza straż pożarna się u mnie odpaliła. Nie wiem, czy bardzo słychać to. Czy mikrofon robi swoją robotę? Siema, Brower, serdeczna taka. Figi, o, okej, Figi. To jest ten problem z takimi, wiesz, wymyślnymi nickami, że później chciałbym się do ciebie jakoś zwrócić, ale kurde, pojęcia nie mam, jak to wypowiedzieć. Gicior. No i tak, mamy to. Jaki mam pan ten pasek? O nie, najgorzej. Żółto-czarny. Gdzie jest mój Avalon Sunset? O, tu jest. Ślepy jest. Nic nie słychać, a ja tutaj jest masakrycznie głośno. Dlatego mikrofon dynamiczny, ja muszę siedzieć dosyć blisko niego, nie?
Gdzie to jest? Czuję się prawie jakbym szukał tego pigment fixera, nie? Aha, i Hirtus, jeśli jesteś na streamie, sprawdź proszę, czy dzisiaj Jay streamuje, byśmy zrobili mu raid na sam koniec. I ja bym was prosił, jakbyście mogli wejść na sam koniec na Twitcha i zrobimy mu większą ekipę. Ostatnio wbiliśmy się w 12 osób. Okej, okay, no to super. Jak my koło tej 11 skończymy, to słuchajcie, proszę was, abyście, jeżeli nie macie konta na Twitchu, to naprawdę nie zajmuje dużo czasu, żeby założyć sobie tam konto, chwila, moment, a naprawdę nie pożałujecie. Możecie chyba obejrzeć mój stream bez posiadania konta, zobaczyć sobie, no ale wolałbym, żebyście byli tam i... Bo myślę, że w pewnym momencie się przerzucę totalnie na Twitcha, wiecie? Patrząc po tej jakości, tylko i wyłącznie ze względu na jakość. Ale to tak na razie tylko rozważam. Imperial Fist, okej. Okay. Hirtus myśli, że jak będę wrzucał VIP-ka do Jaya, to zrobić małego flexa i go zrobić na tle dwóch pudełek z kolonelem. Tak wiesz, a co? Wiesz co, link do Twitcha powinieneś mieć w opisie albo na Facebooku, w poście na Facebooku. Tam będziesz miał link do Twitcha, a jeżeli nie możesz znaleźć, to twitch.tv łamane przez Zygmunt. Chyba tak. Bo to miał być kanał ogólnie. Wiesz co, Ksterio? Ksterio, przepraszam. Ksterio. I są wszystkie linki, codziennie jak robię streama, czy codziennie, za każdym razem jak robię streama, to jest linki do Twitcha i do YouTube'a, więc sobie tam spróbuję ogarnąć stamtąd. Natomiast no chyba ostatecznie będzie przerzutka robiona na Twitcha, bo mówię, jakość jest dużo, dużo lepsza. Ja też lubię YouTube'a, ale no niestety Twitch wygrywa jakością, po prostu wygrywa jakością. Nie ma takiej kompresji. Delay chyba jest mniejszy. Aczkolwiek teraz ustawiłem na ultra low latency, więc powinno być ok. O, dzięki frontowy. Od tego się ma moderatorów, kurczę. W końcu robią swoją robotę. O Jezus Maria. Jakoś gorąco mi jest, za dużo tej herbaty chyba. Dobra, co? Skrzynkę pomalujemy. Skrzynkę pomalujemy, ona jest tutaj taka fajna zielona, ale wydaje mi się, że ona jest taka zielona, ale ona wychodzi od jakiegoś brązu w ogóle. Tutaj na ekranie jest brązowa totalnie, ale tu jest zieleń wchodzi, więc ja myślę sobie, że zrobię tak. Ja zrobię sobie tą skrzynkę brązową, pomalujemy ją na brązowo, żeby nie wychodzić zbyt dużą ilość kolorów, to wezmę po prostu Mournfang Brown, złoszuję ją na czarno i zrobię delikatny dry brushek, taki wiecie, przejedziemy ją i wyciągniemy ją trochę, żeby było trochę, żeby nie było wszystko w zielono, bo tutaj oni nawet ten model zrobili jeden ogromny błąd na tym zdjęciu. To jest zielony model na, uwierzcie mi, zielonej skrzynce, z zieloną szmatą, z zielonym tym, jeszcze wrzucili go na zielone tło i jeszcze wszędzie jest zielone. Coś Games Workshop designersko po prostu kuleje, no nie ma kontrastu w ogóle nic. Tak, czy widzimy na ekranie po prostu, więc nie muszę już na YouTubie widzieć, nie? Bo widzimy wszystko na ekranie. Myślałem, że wrzucenie czatu na ekran będzie jakimś masakrycznym problemem, a wszedłem na Restream.io, kliknąłem jeden przycisk i skopiowałem skrypt, działa, ok, dziękuję. Jeszcze tylko posiedziałem 20 minut i pobawiłem się w ustawienia. A to, żeby czcionka była inna, to i to jest najlepsze, co wymyśliłem przez te 20 minut przed streamem. Także później, to może ulec zmianie.
No, czyli dzisiaj ogólnie zrobimy bazy na naszym kolonelu. Jak widzicie, nie śpieszę się z tym modelem, totalnie chilloutowo go maluję. Powolutku, bez pośpiechu. Sądzę, że tak w tym tygodniu, przez ten tydzień będziemy go malować. Bo chciałbym na pewno jeden stream poświęcić na skórę. Całe półtorej godziny, te prawie dwie godziny, nie. 5 minut, godzinę coś poświęcić na malowanie skóry na tym gościu. Bo nigdy nie malowałem czarnego typa chyba. A jeśli malowałem takiego salamandra na szybko, wiecie, brązowy wash i dry brush. Natomiast chciałbym go zrobić tak, wiecie, do a good job po prostu. No. Co tu dużo będę mówił. Jeszcze co możemy sobie zrobić, możemy wyjąć retrybutor Armor wyjątkowo metalikiem GW. Jest jedyny metalik GW, który może zostać na mojej półce. No jeszcze Auric Armor jeszcze powiedzmy, no i Gehenna Gold, trzy przepraszam. Z tych takich nie srebrnych. Jedyne złoto, które może zostać u mnie w arsenale. Reszta to Vallejo. No i co, i pomalujemy mu tutaj sobie dla zróżnicowania. O Jezu, ile wody. Zacząłem na kamerce, jak mi kropla wody spływa po pędzlu. No, jesteś. Taki detali wyciągniemy. Ten i ten. I na czapce też ma złoty. No, ciekawe. Ten na pasku. Tak coś czuję, że będę musiał się przesiąść na inny pędzelek, żeby malować mu highlighty i armor. Jezus Maria. Nienawidzę malowania detali, bo muszę to robić na wdechu. A tu by się przydało z wami pogadać. A Laurel, jak ma zrobione? Na biało, ok. Czyli to jest na złoto, to jest na złoto. Czyli to jest wszystko na złoto. Czekajcie, a na tym też na złoto wszystko. Dobra, czyli to koniec. I jeszcze teraz, zanim gdzieś pójdziemy dalej, to złoszujemy, bo to włoszu w ogóle wyszedł zupełnie inny kolor. Czemu taki kolor mi wyszedł? O Jezu, bo ja wziąłem Nurgling Green, a nie Castellan Green. O, fudge. No. O Jezu, czemu nikt mi nie mówi, no? Nie ten kolor wziąłem w ogóle. Tak się dziwię, czemu on taki jasny jest? Obudź się. Dobra, niech sobie schnie. Kilka warstw zrobimy. Jakiś fajny zamiennik Bolt Gun Metal Led Belcher. Z Vallejo. Z tej serii. Metallic. O kurwa. Z Metal Color. W sklepie Stagraph masz całą serię tych kolorów, teraz zakupił. Więc to. Mają nawet Gun Metal. Nie mam teraz go pod ręką, żeby go sięgnąć, ale Gun Metal to jest taka, że kładziesz go na bronię, na ciemny podkład i masz taką fajną naturalną, oksydowaną stal. O. Oksydowaną? Chyba oksydowaną. Chyba oksydowaną się to mówi. Aha, łosza chciałem położyć. Na co? Na co ja chciałem łosza położyć? Na skrzynkę. Gunmetal bardzo pasuje jako ze mnie klebeczera, no. Znaczy to jest inny kolor, ale bardzo fajnie działa. Inny trochę kolor to jest Hirtus. Ciemniejszy jest, mi się wydaje. Co tam? No minimalnie, ale jest inny. Ktoś tam może, wiesz. Fig malował po 3 miesiącach przerwy, ale się łapy trzęsły, masakra. Nie sądziłem, że można się odzwyczaić. Whisky. Polecam ci whisky. Ja osobiście po piwie jestem śpiący, a po whisky nie trzęsą mi się ręce. Mam dużo energii.
Jest dobrze, dobrze się maluje. Nie zachęcam do picia, ale wiesz, o co chodzi. Salamandra brązowym łoszem i ja tam im robię skórę czarną, węgielną. Nie pamiętam właśnie, jakim łoszem pomalowałem, ale wiem, że malowałem od brązu wyszedłem i możliwe, że albo Nolnoilem, albo Agraxem pojechałem. Ale to było robione, wiesz, gdzieś komuś na szybko malowana figurka. Albo za jakieś grosze, nie? Po prostu bla. Ojejku. Czekajcie, bo mi zniknął tekst Holmesa, co on tam napisał. Zrób filmik o... Nie mam jak odświeżyć tego. Spojrzycie na YouTubie, co Holmes napisał? Bo ja nie mogę. Jest trochę mało tych napisów się na czacie wrzuca. Nie widzę, spróbuję może wejść tutaj. Pip. Może mi wejdzie. Gdzie tu jest? Tu. Go live. Jestem live, więc czemu każesz mi go live? Tak. Tu. Czat mi się otworzy. Holmes, zrób filmik, przegląd mojej kolekcji, z chęcią obejrzę. O matko. A ile chcesz odcinków tego? A. To będzie dużo, bo wiesz, jest kilka armii. Ale już nie jesteś pierwszą osobą, która mi to mówi, więc może czas najwyższy. Ja nie za bardzo przepadam za Rumem. Za bardzo przypadam za Rumem. Co my tu na podstawek robimy? Na podstawek mu dajemy kwiatek, który przykleimy mu na sam koniec, bo on jeszcze, słuchajcie, na podstawku będzie miał tak. Taki bzdet. Jest w ogóle jakiś absurd. To coś takiego będzie miał na podstawku. I to. I ten kwiatek, który ma tutaj leżeć. O. Bez sensu. Więc podstawek, który mu teraz zrobię, musi być podstawkiem takim minimalnym. Tam się musi niewiele dziać, musi być płaściutko i w ogóle. Więc co ja zrobię? Wezmę troszeczkę kleju i nie mam tutaj tego bikolu. Dajcie mi sekundę. No ludzie, Nikol zgubiłem. No nic to. Zrobimy tak, jak to robi się na zachodzie podobnież. Resztę sobie później dorobimy. Tak jest. Super glue, moi drodzy. Bardzo dużo ludzi, o dziwo, klei podstawki na super glue. Po prostu. Nie pytajcie mnie czemu. Szybciej na pewno. Wysycha szybciej i trzyma się mocniej. Natomiast moim zdaniem jest to mniejsza kontrola nad tym. Natomiast to, co potrzebujemy zrobić, czyli potrzebujemy
potrzebujemy troszeczkę go tutaj zrobić mu jakąś warstwę, żeby coś tutaj się działo. Później będziemy sypać sobie pigmentami, różnymi rzeczami. Chciałem przetestować na nim jedną konkretną rzecz. Ja to już zacznę się zbierać do przeglądu, bo nie chcę już zaczynać kolejnej rzeczy, której nie skończę dzisiaj. Chciałem sprawdzić to. Texturizer to jest rzecz, którą się miesza z pigmentami. Muszę zobaczyć dokładnie, jak się tego używa, ale z tego, co kojarzę, bierze się trochę tego na pędzel, dodaje się do tego pigmentu, to się zabarwia pigmentem, no i mamy po prostu paczkę, która jest w takim kolorze. Dodatkowo chciałem jeszcze potestować na tym właśnie modelu, może albo coś takiego, albo jak Accumulated Dust, albo właśnie popękany, nie no, beton to nie, ale Accumulated Dust, który będzie mi imitował trochę piasek, beton, czy nie beton, piasek, błoto w dżungli, no albo to. Któryś z tych dwóch, nie wiem jeszcze, który. Także tak. To tutaj, to tutaj. Także wrzucajcie na VIPy, na stream rzeczy. Ja tutaj sobie zrobię mały, szybko porządek. Bo ostatnio staram się trzymać na swoim stanowisku porządek, bo dzieciaki mi wchodzą i wszystko zabierają. Znalazłem ostatnio farbki nie w miejscach, w których nie powinny się znaleźć. Bicy wszystkie pochowamy. Ciach. Uchwycę też tu wrzucimy. Ludka też tu wrzucimy, któremu zaraz będziemy robić zdjęcie. Zobaczcie, jak ładnie zapakowałem pudełko od niego. To jest od niego pudełko. Jakby ktoś chciał kupić tą drugą głowę, tą, to dostanie tak zapakowane. jak nowe. No dobrze. To na bok, pędzelki tutaj. A, jedną rzecz. Jeszcze mamy chwilkę, to wam coś pokażę. Jedną rzecz, którą miałem testować, miałem zrobić filmik do testowania wszystkich rzeczy do czyszczenia pędzli. Zacząłem sobie używać tego. Total Cleanera z Modelers World. To jest polska firma z Bydgoszczy. I teraz, jak w ogóle produkt jest nieziemski, słuchajcie. Jedną ma wadę. Od razu jedną wadę zauważam. Widzicie korek? Takie kreski na korku. Rzecz, która powoduje, że muszę wcisnąć korek do odkręcenia. Zobaczcie, co się dzieje z korkiem. Nie wiem, czy mi się uda to pokazać. Widzicie? Jest za cienki plastik w korku. Ja go wcisnąłem i popękało mi, więc muszę palcem wciskać i obracać. Nie zawsze mi się to udaje. W każdym razie. Kurde. Chciałem wam pokazać i wam nie pokażę. To jest właśnie jedyny minus tego środka. Natomiast na tej butelki ten palec zwichnięty. Kurde, jak to zrobić? O, jest, poszło. Ta butelka to jest zwykły zakraplacz. Jak ktoś zna, wiesz, jak wyglądają zakraplacze, to tutaj jest taki odpowietrznik w środku. Widzicie? Takie coś śmiesznego? Takie coś? Bierzemy to do góry nogami i wlewamy sobie do aerografu. Ja zrobiłem tak, aerograf wyczyściłem po prostu, wiecie, tak przepompowując powietrze do tyłu, żeby mi się tutaj zabulgotało, wylewałem. Tyle, ile mogłem, tyle wyczyściłem. A później biorę to, nalewam kilka kropli i odciągam cyngiel, żeby sobie wpłynęło do igły. Daję 15 sekund, psikam raz, drugi, trzeci, wypróżniam zbiorniczek całkowicie, przemywam wodą i jest zajebiście czysty aerograf. Oczywiście on tutaj nie będzie czysty, czasami się tutaj farba nawraca. On tu nie będzie czysty, więc po całym malowaniu dobrze go umyć i albo wsadzić go w wodę. Natomiast od kilku dni go tak czyszczę i no, rewelacja jest po prostu. Ten środek jest rewelacyjny. A nie kosztował dużo pieniędzy, więc dzięki Hirtus za polecenie firmy. Było bardzo dobrze. Planuję zrobić lód. Luta, okej. Okay. Dobra, ja mogę zdjąć sobie rękawiczki. I idziemy na VIP-y. Także trzymajcie się. Idziemy oglądać. Trzymajcie się w sensie, że będziemy zaraz się tutaj obgadywać, nie? W tym sensie. Dobra, to co? Pokażę swoją mordkę na chwilę. Odpalę Discorda tutaj sobie, żebym już znowu wam nie pokazać różnych dziwnych rzeczy, które bym wam nie chciał pokazać. Znajdziemy początek od ostatniego razu. Tutaj mamy Karol, Magnus i swoje siostry. Dobra.
To jedziemy. F7 powinno... Powinniście widzieć moją gębę ogólnie. Pup. Tak. Tak, widzicie wszystko. Dobrze. Zasycha mi trochę. Dobra. Karolus Magnus wrzucił swoje siostrzyczki dalej dubie po krótkiej przerwie na Death Watch. Wipki, wipki. Widzę, że złoszowane plecaczki. Jeśli masz jakiś złoty, albo wróć retrybutorem troszeczkę i we wszystkich takich miejscach, tutaj na przykład ciapnij, tu ciapnij, po prostu weź, wiesz, mokry pędzelek, wilgotny pędzelek i po prostu, żebyś miał farbę tak nie gęstą, tylko taki glaze chcesz zrobić. I po prostu po tych wszystkich krawędziach po prostu zrobić takie ciap, 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 kask, ciap, ciap i noga tam jej wystaje. Wszystko to przejedź, tak? Od góry, tam gdzie trafia model, tam gdzie światło trafia w model, by trafiało, to tam przejedź pędzelkiem. Będzie super. No płaszcze, nie wiem czemu nie wyciągasz płaszczy jeszcze, bo na pewno dużo by im to dało. Moim zdaniem powinieneś trochę powyciągać płaszcze. Poza tym super, no. Therion i jego neonowe Tau. To jest Eteral, nie? Eteral na... Czemu trawa jest niebieska nawet? Tu pojechał zdrowo. Niebieską trawę zrobił. Bardzo fajnie pomalowany, natomiast brakuje mi trochę kontrastu w tym modelu, wiesz? Znaczy jest biały tabard i różowa, fioletowa szmata na kolanach, na pasie, ale brakuje mi kontrastu. Coś takiego... To się nazywa spot color, czyli rzeczy, na którą patrzę i o, ona przyciąga moją uwagę. Ten fiolet nie przyciąga mojej uwagi, ale wiesz, jest dobrze pomalowany model, no co tu dużo mówić. Jakbyś chciał, wiesz, o ten jeden level wyżej wejść, to jest metoda. Na przykład zobacz, teraz w tym modelu, czy nie wiem, czy ja to widzę, czy widzicie, w tym modelu spot colorem będzie złoto na przykład, nie? Są punkciki, które po prostu będą przyciągać uwagę. I jeśli nie złoto, to jeszcze może wymyślę coś innego i co on tam, co oni zrobili u niego z podkolorem. GW pewnie Bartek nie zrobiło 97X, dzięki za suba. Dzięki, Bartku. No oni nie zrobili żadnego z podkoloru. Znaczy właściwie no mają to, mają biały, mają to. Jak jest za dużo tych spodkolorów, to też jest niedobrze. Dlatego ja na przykład lubię malować swoje modele w dosyć przytłumionych kolorach i wybrać jedną rzecz, którą podciągam maksymalnie kontrast. Ale to ja. Ale ogólnie, no, słuchaj, świetnie pomalowany model, nie? Dostałeś dwa banany, więc no co narzekasz? Berry i jego salamandry. Okej. Okay. Co to jest? Co chciałeś osiągnąć tym efektem tutaj? Bo to nie wiem, co to jest. Taki brązowe coś zrobiłeś. Poza tym fajnie zrobione. Do przodu. Najważniejsze. Czekajcie, gdzie mam czat, mam restreama. O, tutaj mam. Przewiniemy. Bruda, budiba. Dobra, mamy Marcyś. Weteran czarnych... Czekaj, przeczytam to najpierw. Weteran czarnych templariuszy z upośledzonym non-metalikiem, okej. W sensie non-metalik na tym srebrnym, czy na tym złotym? Robiłeś, czy na czym jest non-metalik? Podejrzewam, że na tych trimach wszystkich, tak? Non-metalik jest trudną rzeczą do zrobienia. Jeśli nie wyszło ci za pierwszym razem, zupełnie się nie przejmuj. Zupełnie miej na to wywalone, po prostu rób dalej, nie? Za którymś razem ci... I oglądaj tutoriale. Za którymś razem ci to wyjdzie, po prostu. To trzeba ogarnąć w głowie w zupełnie inny sposób malowania koloru. Ale poza tym bardzo fajny model. Może trochę miecz energetyczny bym jeszcze bardziej wyciągnął, żeby był bardziej kontrastowy. Miecz energetyczny w tym przypadku będzie twoim spot kolorem, nie? Jest zupełnie inny kolor, w zupełnie innym spektrum tego, co tam jest. Jest niebieski, biały. Biały jest blisko niebieskiego może być, jeśli pójdziesz trochę w ultramarynę jakąś. Nie ultramaryny, akwam. Nie, dobrze. Jest taki kolor, taki błękitny strasznie, no Fenrisian Grey. W ten sposób ci powiem. Spoko. Rycman i jego Nighthaunt. Spenetario stałam, dzięki za suba. Kto?
Expenterio Steam. O Jezus Maria, co to połączyłem. No fajnie. Widać cztery dominujące kolory, poza podstawkiem oczywiście. Czarny, niebieski, zielony i brązowy. Nie wiem, czy ja osobiście bym poszedł w ten niebieski. Jeśli już idziesz w zielony jako taki, wiesz, duszkowy kolor, to bym go zostawił. I z miecza też bym zrobił zielony. Znowu, im bardziej masz ograniczoną paletę kolorów, tym spod kolor wyjdzie ci... Bardziej ci wyjdzie, wiesz... Sznurki. Jeśli to jest zakończony model, to wróć do sznurków. To jest moje przekleństwo też na Gazgulu wczoraj, nie, dzisiaj malowałem sznurki jeszcze na czaszkach. Ktoś mi zwrócił uwagę na to. Maluj te sznurki. Rozjaśnij je trochę jeszcze. Tak jak masz pętlę do powieszenia się, pętlę tą masz powieszoną, zrobioną jaśniej. Zobacz, te sznurki powinny być teoretycznie tego samego koloru. Nie malujesz realistycznego modelu, że tak, są różnego rodzaju sploty i sznurki. Malujesz model na stół, mówmy się, więc pomaluj te sznurki w ten sam kolor, żeby była spójność. Z tego co wiem, mózg łatwiej wyłapuje takie rzeczy. Patrzę, wiesz, bo ja się na przykład patrzę teraz na te sznurki i zastanawiam się, co to jest, czy mogę się zastanawiać, co to jest, ja znam ten model, ale mógłbym się zastanawiać, co to jest, ale widząc wcześniej sznurek na pętli, od razu załapuję, że to będzie pewnie sznurek. I tak mózg działa. Jeżeli to nie jest jeszcze zakończony model, to wróć do tego sznurka. Marcel, to źle... Marcyś, przepraszam. No Marcel. Źle myślisz o non-metaliku. Źle myślisz o non-metaliku. Non-metalik nie jest po to, żeby rozjaśniać czarne, żeby nie był czarnym. To po prostu robisz... highlighter robisz. Glaze, tak zwane. Zupełnie nie po to jest non-metalik. Non-metalik jest wtedy, kiedy na przykład bierzesz ten trim, który tam masz na bucie i zaczynasz nie od... złota, tylko zaczynasz od, jak się teraz nazywa, XV88 i wychodzisz do żółtego albo do białego. Robiąc efekt, że ktoś się na to spojrzy, mówi o metalik. A, to nie jest metalik, to jest no metal. To, co ty zrobiłeś, jeśli zrobiłeś tam to na czarnym, to są po prostu glazy. To nie jest no metal, no metalik metal. Aczkolwiek, nie wiem co, zdjęcie nie jest najlepsze, więc mogę się mylić, nie? Zobaczmy dalej, co to jest z drugiej strony. Ja nie wiem, jak ludzie w ogóle przewożą te modele. To jest w ogóle dla mnie absurd. Jak można te modele przewozić w jakikolwiek bezpieczny sposób? Figimli. I co to jest? Zombicide jakiś? To jest jakaś planszówka pewnie, nie? Jakieś kickstarterowe coś. Piotrku, to ty. No, nie ma problemu. Widzę, że sporo tych modeli cię czeka po prostu. Masakra. No cóż, no co ci mogę powiedzieć? No, ciśnij. Malowanie kiedyś, wiem, że to nic z GW, ale dajcie chwilę, kupię to na WordCamp. Spoko. A, czekaj, tam napisałeś, co to jest. A, nie napisałeś, co to jest. Damn it. No fajne. Fajnie skóra, krew zrobiona. Podobają mi się. Freehand popełniłeś, mówisz? Panie, no kurde. Zajebisty. Fajnie wygląda. Trochę bardziej taki agresywny niż oryginał mi się wydaje. Taki bardziej, w sensie, że dużo więcej kresek jest. Ale spoko. Jezus Maria, Karolus Magnus, kto tu umarł? Czemu nam zwłoki pokazujesz? Siostrzyczki kolejne idą. No ładnie. Barry, może tu coś będzie widać? Nie no, widać. Fajnie wygląda. To po co Necronów starych kupowałeś? Przecież nowe wychodzą teraz. I te kropelki moczu. Nekrońskiego moczu. Czy ty tymi kamyczkami zaznaczasz na przykład jakoś, że to jest oddział inny, czy coś? A, okej. Okay. Jak to się nazywało? Mansion of Madness, okej. Okay. This War of Mine. Spoko. Czy ty zaznaczasz... Lewy, czy ty zaznaczasz oddział po prostu? Bo ja widziałem kiedyś... kto to robił? Bagli chyba robił z Warszawy. On jest chyba... na swoich siostrzyczkach, że one miały albo po jednym, albo po dwa, albo po trzy jakieś tam soulstone'y. I to oznaczało, który to jest oddział, bo wszystkie były malowane tak samo, więc żeby je rozróżnić, to albo miały inne kolory w ogóle, albo miały inną ilość.
pamiętam teraz już. Nekrońskie bobki. Zginęli przy streamie. Podejrzewam, że to będzie Doris. Nie wiem, kto to może być. Czekajcie, zaraz zobaczymy, kto to jest. Ja to wszystko wiem. Doris, no wiadomo. Zmyłeś figurki bardzo ładnie. Ale czemu tak się kiepsko zmyły? Rozumiem, że podkład ze sprayu był, nie? Stare drzewko, jako stare drzewka i początek podstawek do reszty. To są drzewa? Fajne. Co to są za ptaki? A, ładny zestawik z AK. Okej. Okay. Fajnie to wygląda, trzeba przyznać. Fajnie. No i Michael, grot, który zabił Azraela. 3 punkty na 150. Też miałem takie gry, że grot zabijał Stealthsuta na przykład jakiegoś. Zgubiłem rakietę do Marianne, przekonwertowałem i dorobiłem Omeltagana. Okej, okay, działa. Czemu nie? Tylko zdjęcie, światło powinieneś mieć z przodu, żeby było cokolwiek widać. I barykada, bardzo fajnie te barykady ci wychodzą, no. Bo po prostu narzucać śmieci. Wiesz, że czasami ludzie nie mają pojęcia, jak narzucać śmieci na podstawek, to jest w ogóle dziwne. Ja tego nie rozumiem, bo ja też lubię i umiem robić takie rzeczy, ale są ludzie, którzy nie potrafią. Okej. Okay. Drucik kolczasty, jakbyś sobie kupił z Allegro gdzieś albo coś, to dużo by dodało do tego. Nie, Marcyś, co to jest? Wow, fajny freehand. Kurde, ja bym tak nie namalował, powiem ci szczerze. Fajnie. Zajebiście. Trochę niebiescy wyglądają na tym zdjęciu. Staraj się brać jakieś jednolite tło, bo aparat pogubił się i nie wiedział, jaki balans bieli ustawić. Dlatego masz taką niebieską poświatę. O, i ostatnie zdjęcie od Marcysia. I masz światło z tyłu, nic nie widać na tym modelu. Ale widzę, że fajnie działasz, więc to jest zajebiste. To jest zajebiste. Discord Tab Channels, coś tam. Co ty mi wysłałeś? A, wysłałeś pewnie do tego. Dobra. Nie wiem. Do mnie coś? No dobrze, słuchajcie, ja teraz odpalam sobie Twitcha. Jeśli możecie, to powbijajcie wszyscy na Twitcha. Wleźcie proszę na Twitch, żebyśmy mogli zrejdować sobie tam Jaya, który teraz tam próbuje coś tworzyć. Wejdziemy na mój stream, jak gdzieś ogarnę, jak wejść na swój własny stream na Twitchu. Streaming, dobrze, channel, pyk. Dobrze, jestem na swoim streamie, muszę tylko włączyć dźwięk. Jestem, no i dobrze, moi drodzy, ja was, 14 osób na Twitchu, super, zapraszam was na Twitcha, wejdźcie ile możecie i dajcie, poczekamy tutaj chwilkę i uderzamy do Jaya. Całej reszcie dziękuję bardzo za przybycie dzisiaj na streama, no cóż, widzimy się w środę. Chciałbym powiedzieć tylko jeszcze jedną rzecz, że od połowy czerwca będę musiał zmienić trochę godziny streamowania, czy godziny, ilość dni, które streamuję. Zostawię chyba tylko poniedziałki, środy i soboty, a nie 4 dni, poniedziałki, środy, piątki i niedzielę, bo wracam do pracy, więc będę musiał trochę więcej czasu poświęcić pracy, po prostu. Link do rejda. Już zaraz wam wrzucam link do swojego Twitcha. Już mamy 16 osób. O, ja tu mogę tutaj wrzucać. Jeśli mi się uda. Pup. To jest mój Twitch. Wbijacie na tego Twitcha. Wow, 53 osoby w sumie są na YouTubie i Twitchu. Super, przekroczyliśmy 50. Zajebiście. Więc wbijacie teraz na Twitcha. Tam chwilę na was poczekam. Może spróbujmy zrobić 20 osób, żeby było. Czy na Twitch nie można pogorszyć jakości? Jak ustawisz auto, to samodzielnie będzie się dobrze robiła, wiesz? Siema Berry. Wpadłeś tutaj, widzę. Jak masz tą, gdzieś tutaj powinna być taka zębatka obok takiej tej. Jak przycina? Co ty mówisz? Co ci przycina? Tu nic nie powinno przycinać, to jest wszystko. Mało, 28 osób, dobra. To póki jesteście, to rajdujemy. Slash raid, tak, raid i Mohawk
miniatures. Pum, enter. Dobrze, trzymajcie się, wbijajcie na rajd. Ja wam wszystkim dziękuję za dzisiaj. Widzimy się w środę. Do następnego razu, trzymajcie się ciepło, hej. Make tough with the cat hair. Nah, man, I put Sarah out of business. They'd be so soft. They'd be the softest tufts ever. Zygmunt coming in as well. Hot damn. It is Raid Central today. How you doing, dude? Good to see you. Air, what up? So we could take the route of buy the cheap air rush, see what you think. And that's what I would suggest to most people. However, if you want to just grab yourself a good quality airbrush. JS Madness, thank you for that follow. Accept no substitutes. Iowata Eclipse. This thing is a fucking workhorse. A workhorse. I've had this for 3 years. Not replaced anything apart from one O-ring at the front. RYC Manon, thank you for that follow as well. Welcome to the stream. Don't buy a pistol. Don't buy a pistol at all. Figimli. I think I got that right. Don't buy a pistol. Start off with a double action airbrush. Don't get into bad habits. Start with the exact tool that you're going to be finishing off with. And always, always get double action. So for those of you who have just joined, we've got two Imperial Fists we're doing. These do not look like Imperial Fists right now. This is definitely the case. What we've done is we have taken some inks. We started off with a white ink over a black undercoat. Dala, Rowney, FW, transparent white. Use that as a pre-shade coming down from the top. Then, on this one, we took Scarlet. On this one, we took Liquiflex Deep Violet. And we sprayed from underneath. We turned the mini upside down. You can see we've got a nice strong coat all the way through there. What we're going to do now, we've got some lemon yellow ink, and this could go wrong. This might not work at all. Siemaneczko. Nie, na razie nic. Siema.
Która twoja technika malowania? Czekaj. A. Czemu? To są ci, których pomalowałeś ostatnio? Się nie przyznawał. Czekaj, zawołam lornetę, niech i powtórzysz to. Czemu masz skrzydłkę zmieniłem też? Co są? Co? A, liza dupy. Nie u mnie na kanale chyba. To sprawdź. No czy masz takie coś jak loża szyderców? Bo nie masz. No gdzie? Nie masz w lo... A podpis! A. Myślałem, że rolę mówisz. Ja tylko mutuję na stałe. Jak to mówi no powiedzenie takie... Jezus, czekajcie, z was rzucę na fotki na pogaduchę. No. Stare chińskie przysłowie weird flex, but okay. Na fotki na pogaduchę wrzuciłem. Bo zaraz to wrzucę temu. Jak się nazywa? Jayowi. Nie, dlatego nie się teraz to robi. Ja sobie jeszcze będę go, wiesz, malował, nie? No, fajnie, fajnie nawet. Dziękuję. Co tam? Jego reakcje. Nie zobacz, co od niego w ogóle wrzuciłem, nie? Dzięki, dzięki. Thank you.
Wiesz, zaraz ci wrzucę. A wrzucam do takiego, do tego Jaya, do tego Mahawka, tam wrzucam na jego Discord. Tak, patrzę tam trochę. Ale coś ma z mikrofonem dzisiaj zwalone. Dziwnie to wygląda, to co maluję. No wiem, ale dziwnie. Nie, źle to wygląda. Czy za mało pomalował jeszcze na kolor docelowy? Moim zdaniem. Mm-hmm.